No siema. Jakby to powiedział znany montażysta Gimpera. Noelo! Ale ja nie jestem taki, ja jestem oryginalnym człowiekiem. Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Luxa. Dokładnie, witam was w kolejnym odcinku z Luxa. I dzisiaj w odcinku... No z Luxa, już to mówiłem przed chwilą. I dzisiaj w dzisiejszym... Co ja pieprzę? I dzisiaj w odcinku, który... Nagrywam dzisiaj, wy go raczej dzisiaj nie oglądacie, bo go będę montował pewnie miesiąc. Wyszedł nowy update do Luxa. A żeby nie nagrywać specjalnego odcinka tak jak ostatnio do update'u, bo nie wyszło tego aż tyle co ostatnio i po prostu nie byłoby aż tyle kontentu, żeby nagrać. Dociągnąć do 8 minut, żeby reklamy były. Więc postanowiłem, że jeszcze kilka skoczni mi daliście z tego co widziałem pod postem na społeczności. Tam 4-5 skoczni, mam nadzieję, że one są w grze, bo tego nie sprawdzałem. Dawno nie skakałem w ogóle w Luxa, to jest tło. Jakiś niecały miesiąc w to prawie nie skakałem, coś około 3 tygodni wtedy, kiedy nagrywałem ostatni film z Luxa. Więc to było dawno temu. Ale wyszedł nowy update, Alpha 0922. I z tego co wiem, że się zmieniło, to na pewno dodano opcję tutaj w sylwetce Binding i Land. O, długość nad, możemy sobie zrobić. To wygląda pięknie. No. To wygląda tak głupio. To wygląda tak głupio. Ale dobra, zostawmy to chyba tak mniej więcej jak jest. Może nie aż tak, skróćmy sobie trochę te narty. Dajmy je coś takiego, w sensie pięknie to wygląda. Tutaj ogólnie chyba nic nie dodano z tego co widzę. Zobaczmy czy możemy sobie coś kupić. Czy mamy pieniądze, not enough coins. Nie mam oczywiście hajsu na to. Tutaj chyba nic więcej aż tak nie dodano. Coś tam z czatem widziałem, że dodano. Tu są jakieś statystyki w ogóle. Leaderboard, o leaderboardy dodali, fajnie. Jestem na levelu pierwszym. Fantastycznie. Jestem najlepszy na świecie. I tyle. I nie wiem, czy coś więcej pododawali. Jeszcze zobaczmy sobie w treningu, czy są jakieś nowe skocznie. Nie, są moje skocznie. Ta, jest moja skocznia HS350. A wiecie co? Na początek filmu, tak żeby przynajmniej kilka skoków było w miarę sensownie długich, poskaczmy sobie na mojej skoczni HS350. Bo naprawdę dawno w tą grę nie skakałem. Już nie pamiętam jak to się aż tak strasznie. Naprawdę dawno w to nie grałem i trochę w to lamię. Okej. Muszę jeszcze przesunąć sobie tą kamerę z lekka, bo... No jest średniawa. Co jest? Dobrze. Spróbujmy skoczyć na tej mojej skoczni. Bo chciałbym. No do dupy, no nie umiem tu skakać. Tu early bounce, no do dupy se wsadźcie tą grę. Denerwuję się powoli, a ja denerwować się nie lubię. Naprawdę nie lubię się denerwować i nie chcę się denerwować. Więc spróbujmy ostatni skok na tym czymś moim. Jezu, wybiłem się. W końcu się wybiłem. Ile ja skoczę? Dobra, jest w okolicach 300 metra, więc małą rozgrzewkę mamy za sobą. Teraz chodźmy na skocznię od ludzi. Fajnie będzie. I mamy Siedlce KHS150, mój nick to Sebastian. I takie zgłoszenia to ja lubię, więc poszukamy sobie właśnie ów Sebastiana i skoczni w Siedlcach. Wyszukajmy sobie w filtrze. Czy da się tak wyszukać? Proszę państwa, da się to w końcu tak wyszukać, jest super, super, dobra, Siedlce by Sebastian. Rating 73%, HS150, czyli taka dosyć niespotykana skocznia. No, trochę większa niż takie Willingen nasze. Okej, okay, welcome back to Siedlce. Musiałem przełączyć sobie sezon, tak jakby, bo włączyłem sobie przez przypadek zimowy. A nie chcę... Auto adjust graphics, game lags. Nie. Skoczmy tu jeszcze kilka razy i naprawdę dawno nie nagrywałem tej serii, więc może być trochę przypał ogółem. Dobrze. Welcome back to the Siedlce again. O, teraz się wybiłem za to ładnie. Dobra, to może być ładny skok. Jest pod punkt K. W ogóle strasznie punkt HS jest już na płaskim, z tego co widziałem. Ale not bad, skacze się przyjemnie według mnie. O, teraz się za późno wybiłem. Więc tego skoku tak jakby nie liczmy. Okej, okay, jestem spokojny. I ta skocznia jest w sumie fajna. Tak mogę wam powiedzieć.
da się skoczyć, da się wylądować, dam łapkę w górę oczywiście, bo trzeba być dobrym człowiekiem. A Rzym jest bardzo dobrym człowiekiem, więc Rzym daje takie rzeczy jak łapka w górę. I nie umiem się wybić. No, teraz specjalnie zepsułem, ale według mnie tu jest trochę płasko, w sensie ten punkt HS jest już takim kompletnie płaskim, ale skocznie jest spoko. Tak overallowo skacze mi się tu nieźle. Więc mogę ocenić takie taktyczne 6 na 10, bo jest naprawdę spoko, da się tu poskakać kilka fajnych skoków. I jest gituwa w sumie. Dobrze, mamy teraz skocznię od Kamilka. Kamil Gut Zagórz. Nie wiem, czy to Zagórz, czy tu jest błąd, czy tak. Więc wpiszmy go po niku. Być może też się tak da. Jest, Zagórz. HS 10, czyli to, co Rzym lubi najbardziej. No przynajmniej skacze wtedy blisko punktu HS. Przykre, ale prawdziwe. Dobra. O, ciekawy wygląd progu. Nie wiem, czy na podobnym czymś żeśmy nie skakali już kiedyś. Chyba żeśmy skakali. No, nie wiem, czy żeśmy skakali na HS 10. O kurde, nie umiem się wybić. Czy coś tu jest ewidentnie ze mną nie tak, chyba. Nie wylądowałem. Ciul, masz łapkę w górę, bo Rzym cię lubi. Ale Rzym chce lądować. O! 11 metrów! Przeskoczyliśmy HS. Jest, udało się, dobra. Skoczmy jeszcze kilka razy. 11,5 wywalone! Fuuuuk! A było blisko, było blisko. I... 12 wywalone! Ja to muszę ustać. Ja to muszę ustać. No i teraz tego nie skoczę. Ustałem już 11 metrów, więc jak tego nie skoczę, to mam tą skocznię gdzieś i mam ją gdzieś. Super fajna skocznia. 7 na 10. Dupa, cycki. Mister Wojtek. Nick w grze Wojtek. Punkt HS 300 brak nazwy, więc wpiszmy go po niku oczywiście. Jest, Wojtek HS 300 rating. Hehe, zegzowna liczba. Może będzie spoko. Miejmy nadzieję, że będzie spoko. Flaga Chin bodajże. I jedziemy. Pierwszy skok. Too late bounce. Wybiłem się za późno. Nie dziwię się, czemu rating jest taki średni. Bo to jest kolejna skocznia z cyklu. Nie widzę ze skoku. Jeszcze jeden skok tu oddajmy, ale jakaś świetna skocznia to to nie jest. Już to widzę w tym momencie. Znowu too late bounce. Ale... no widzicie, z too late bounce skoczyłem daleko. A wylądujmy gdzieś tu. O, widzicie? Akurat wylądowałem na płaskim. Oj, chłopie, lepiej popraw tą skocznię, bo tutaj to takie, no, dwa to jest nieskakalne. Sorry, chłopie, ale popraw. Popraw i być może poskaczemy jeszcze. Mamy tutaj jeszcze Kupson MB. Nazwa Kupsonik 7, HS 95. Więc poszukajmy jeszcze Kupsonika. Jest Kupsonik 7 by Kupson MB. HS 95, rating 82%. Więc... w ogóle strasznie dziwnie to powiedziałem. Flaga Polski, okej. Okay. Mała skocznia, znaczy średnia. Normalna dokładniej, tak bardziej profesjonalnie mówiąc. Okej. Okay. Ciekawa. Na pewno jest skocznią ciekawą i mi się skacze na niej fajnie. O, teraz się wybiłem ładnie. Nie dostałem żadnych komunikatów. No i się wywaliłem. W ogóle nagrywam długo, więc będę musiał powoli przyspieszyć z tymi skoczniami, bo tam chyba jeszcze jedna była. No, to nie był skok, którym chcę skończyć tą skocznię, więc jeszcze raz. Dobrze, jest niezły wiatr. Może w takim stylu to skończymy. No nie, ajajaj. Ciul, jeszcze raz. Bo mi się to nie podoba. W tym momencie mi się to bardzo nie podoba. Nawet z takim wiatrem chcę to skoczyć coś. Co do tego, jest trochę wysoko. To mogę od razu powiedzieć, bo nie widać ze skoku. Widać dopiero w trakcie lotu. Ale skocznia jest przyzwoita. W sensie HS nie skacze się za każdym skokiem. Teraz 88 metrów, był niezły skok. Wiatr średni. Skocznie jak na plus, myślę, że takie 7,5 na 10 mogę tu wrzucić, bo poza tym, że jest trochę za wysoko między progiem a ze skokiem, wszystko jest reszta spoko. I ostatnia skocznia, Dominik Bakun.
Nick Rudy, nazwa planica HS240. Nie wiem, czy ja tam nie skakałem. Jeżeli tam skakałem, to no, nie ocenię, po prostu sobie tam poskaczemy chwilę. Więc powiem co, jeżeli co myślę. Nie wiem, czy ja tu nie skakałem przypadkiem. Jeżeli to twoja skocznia, oczywiście. Miejmy taką nadzieję, Dominiku. No chyba tu skakałem, ale wiatr się wylosował. Dobra, oddajmy jeden skok testowy. I zobaczymy, czy ja tu skakałem. Bo jest taka opcja, że ja tu już skakałem. Chyba tu skakałem. Ale to jest jedna z lepszych skoczni ogólnie w luksie. W sensie, to wygląda jak planica. I ja z góry daję 9,5 na 10. Naprawdę ta skocznia jest fajna, bardzo fajna. A mówię to tak szybko, bo muszę kończyć film, bo jak nagrywam kilka filmów teraz naraz. Jak poprzedni film nagrywałem jakieś 12 minut i się nagrywał fajnie, to ten nagrywam 25 i nie jest tak się super. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Łapka w górę, sub, oczywiście będzie mi bardzo miło. Tymczasem już się z wami żegnam, do widzenia, piona, no i cześć.